Proszę Państwa, wracają. W Halonie, w którą zginęło 13 osób. Pożar wybuchł wczoraj. Ogień rozprzestrzenił się na 3 sąsiednie budynki. Strażacy walczyli z pożarem ponad 2 godziny. W Polskim Radiu 24 godziny na świecie. I rzekomo, że był w Olsztynie na grobach. Publicystyki międzynarodowej. Dzień dobry. Ewka przyszła ryczała ze śmiechu. Zacznijmy od takiego dziwnego kąta. Unia, zalewa, Holandia, drugi Holandia raz to też Unia i Ukraina, zalewa jeszcze nie Unia. Głupotami. I dzięki Holandii, albo przechodzeniu. No nie dzięki, długo z powodu Holendrów bardziej niż Holandii. Zamieszanie jest dramatyczne i spróbujmy to w takim razie poukładać. Bo po pierwsze przypomnijmy, że w 2013 roku kwestia umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią. Prezydent nie chciał podpisać, Majdan, wojna, w rezultacie Ukraina podpisała, państwa członkowskie również z opóźnieniem, bo teraz musiały ratyfikować, prawie wszystkie się zgodziły i istotne jest prawie, ponieważ w międzyczasie Holendrzy wprowadzili prawo referendalne i na pierwszy ogień poszła właśnie umowa stowarzyszeniowa i Holendrzy powiedzieli nie, jako jedyni. W ogóle im nie chodziło o Ukrainę. To też jest bardzo ważne. Kampania przeciwko referendum przede wszystkim chciała dokopać instytucjom unijnym. Pech chciał dla Ukraińców, że to oni akurat mieli z brzegu tutaj. I w związku z tym teraz jest kłopot, bo Ukraina podpisała. Umowa weszła w życie tak troszkę przed czasem, bo nikomu do głowy nie przyszło, że z ratyfikacją mogą być problemy. I teraz tutaj zaczynają się negocjacje, co zrobić z tą umową i jak udobruchać Holendrów. No i Holendrzy wpadli na pomysł, że w przyszłym miesiącu, w czasie szczytu Unii Europejskiej, podpiszą taki dodatkowy kwit, który pozwoli im ratyfikować, czyli zapewnią sobie, że nie zostaną wprowadzone rzeczy, przeciwko którym głosowali Holendrzy. I teraz absurd całej sytuacji polega na tym, że Holendrzy sprzeciwili się zapisom, których w ogóle w umowie stowarzyszeniowej nie ma. Ta umowa stowarzyszeniowa nie gwarantuje wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest świetny przykład, ponieważ właśnie ten nowy papier ma powiedzieć, że umowa stowarzyszeniowa nie stanowi etapu do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Umowa stowarzyszeniowa, i to jest jeden z największych zarzutów wobec tej umowy ze strony Ukraińców, nie daje żadnej perspektywy, nie wspomina nawet o możliwości wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Kiedykolwiek. Kiedykolwiek. No i teraz chcą Holendrzy, żeby to zapisać. Również chcą, że wejście w życie tej umowy stowarzyszeniowej nie wiąże się ze zwiększeniem finansowego wsparcia. To nie ma nic wspólnego. To znaczy, bo wsparcie może być niezależnie zupełnie od tej umowy stowarzyszeniowej i ono i tak zostało zwiększone z bardzo rozmaitych podwodów, między innymi dlatego, że wszystkim w Europie zależy na tym, żeby Ukraina jednak się pozbierała i była krajem stabilnym, a nie była wiecznym problemem u granic Unii. Trzeci punkt, że umowa stowarzyszeniowa nie stanowi automatycznego otwarcia unijnego rynku pracy dla Ukraińców. Z tego co ja wiem, to dopiero członkostwo stanowi otwarciu rynku pracy i to też kraje miewają tak zwane opt-outy, czyli okresy przejściowe, kiedy nie chcą, żeby wszyscy jakiś czas... Że o tym wszystkim, o czym mówisz, nie wiedzą? No więc... Czy nie chcą wiedzieć? Ja, szczerze mówiąc, straciłem już kompletnie rozeznanie w pewnym momencie, kto w Unii Europejskiej wie cokolwiek, a kto nic nie wie. Bo dam przykład. Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej. Jak już zagłosowali, to potem się nagle okazało, że kompletnie nie wiedzą, z czego wychodzą i zaczęli ich nerwowo googlować, co to w ogóle ta Unia Europejska jest. Teraz jak zagłosowali za wyjściem i dowiedzieli się, że wyszli, czy dowiedzieli się, czym jest, to są przekonani w swojej zdecydowanej większości, że już wyszli, bo zagłosowali. To kompletnie też nie jest prawdą. Inny przykład kompletnych absurdów, cała historia z uchodźcami. Ja widziałem dokumenty, rozmawiałem z ludźmi, którzy dostarczają masę informacji na temat tego, skąd są uchodźcy i
imigranci, jak wygląda przemyt i tak dalej, są plany radzenia sobie z tego. I nagle najważniejsi politycy unijni się okazują kompletnie nic o tym nie wiedzą. Także nie dość, że ta instytucja jest ma elastyczność klasa betonu, to jeszcze to wszystko się porusza w jakichś takich mgłach i Unia Europejska ma ogromnie wiele zalet, bez wątpienia. Chociażby to, że jest sposobem na unikanie kolejnych wojen w Europie czy Europie Zachodniej. Że są dopłaty dla słabszych. I to działa, są dopłaty. Jest naprawdę ogromna liczba niepodważalnych zalet. Natomiast ja myślę, że zarzuty moje są nie tyle pod adresem Unii Europejskiej, co europejskich polityków, którzy w tej chwili są po prostu marni. Podobnie było z umową handlową z Kanadą, z CETA, gdzie przekonywano Walińczyków, chyba tam 3 dni wreszcie się dali przekonać i ta umowa została podpisana. Władimir Putin chce wyrzucić Microsoft z Rosji. Albo po prostu nie wyrzucić, tylko podziękować usługom Microsoftu. Chodzi o to, żeby w urzędach rosyjskich, w administracji nie używano oprogramowania Microsoftu. I tak, brzmi to dziwnie, brzmi to jak kolejny etap walki Rosji ze Stanami Zjednoczonymi i zapewne tak jest. Bo tu chodzi o to, żeby wprowadzić rosyjskie oprogramowanie. Poza tym to są te argumenty dla zwolenników teorii spiskowych, że przecież dzięki temu oprogramowaniu można szpiegować. W wielu miejscach zapewne tak jest, chociaż szpiegować pewnie można niezależnie od oprogramowania. I tutaj pierwsze skojarzenia są z Koreą Północną, która odcięła się od wszystkiego, która ma własny internet, który można na kilku kartkach całą jego treść wydrukować, która ma własny system operacyjny, który zupełnie wygląda jak Windows, za wyjątkiem tego, że w Windowsie bardzo rzadko aż tyle czerwonych gwiazdek się pojawia. Natomiast, już mówiąc o tych wszystkich absurdach, to nie jest tak kompletnie z kosmosu. Ja znam kraj, który jest jednym z najbliższych współpracowników czy sojuszników Stanów Zjednoczonych na świecie, który taką operację czy podobną operację przeprowadził. Mam na myśli Izrael, który ładnych parę lat temu doszedł do wniosku, że oprogramowanie Microsoftu po prostu jest nieekonomiczne i za drogie. I zaczął przechodzić na Open Office, czyli tak otwarte i znacznie tańsze w obsłudze i w nabyciu oprogramowania. I nie było skandalu, nie było wielkiego... Nie było, ponieważ tu nie chodziło o to, żeby tutaj szpile Stanom Zjednoczonym czy Billowi Gatesowi po prostu taniej wpakować, tylko dość policzyli i stwierdzili, że takim jest wygodniej, takim jest taniej, dlaczego mają przepłacać. A kto jak to, ale Izrael potrafi liczyć. I potrafi również bardzo racjonalnie myśleć, w związku z tym ja bym się tak strasznie... z pewnością, znaczy gdyby to był tylko rachunek ekonomiczny, tutaj chodzi o rachunek ekonomiczny chodziło Władimirowi Putinowi, to by było zrozumiałe. Natomiast oczywiście na to trzeba patrzeć w szerszym kontekście w tej chwili sporu, kto kogo hakuje, kto komu grzebie w systemach informatycznych, czy Rosjanie wpływają na przebieg elektroniczny wyborów w Stanach Zjednoczonych, czy wpłyną i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym skłonny jestem jednak sądzić, że Rosjanom nie chodzi wyłącznie o niższe koszty, że to okaże się, że to rosyjskie oprogramowanie jest jeszcze 3 razy droższe i zarobić ma ten, kto powinien zarobić. A też myślę, że może się okazać, że niezły bałagan w paru urzędach się... I ostatnia sprawa dziś o poranku. Wczoraj irackie siły specjalne wkroczyły na przedmieścia Mosulu. Przypomnijmy, Mosul to taka twierdza dżihadu, dżihadystów. Drugie największe miasto Iraku na północy kraju. Ostatni bastion państwa islamskiego w Iraku. Od 17 dni trwa bitwa o to miasto. 1,5-milionowe się ocenia, że jeszcze kilka tysięcy ludzi tam. Tak, ale niektórzy twierdzą, że ta bitwa rozpocznie się dopiero w mieście, bo tam warunki są nieporównywalne. Oczywiście, że tak. Znaczy, do tej pory walczono o dalekie bardzo przedmieścia, o wioski, o drogi dojazdowe do Mosulu, zajmując kolejne wioski, kolejne miasteczka na obrzeżach. Ja już widzę, że zmieniła się koncepcja
prowadzenia tej bitwy, bo początkowo zakładano, że siły kurdyjskie i irackiej armii uderzą od południa, od wschodu i wypchną dżihadystów z miasta, dając im możliwość ucieczki w stronę Syrii. Natomiast to się ewidentnie nie udało. Dżihadyści postanowili się bronić, stąd teraz jest plan zamknięcia kompletnego okrążenia. Ile potrwa bitwa? Mówi się o przynajmniej 3 miesiącach. Jarosław Kociszewski, Naczelna Redakcja Publicystyki Międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Reklama. Mamo, skąd oni się tutaj dzieli? Zaprosiłam ich do wszystkich moich znajomych z Facebooka. Synu, wszystko będzie dobrze, bardzo dobrze. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. 18 urodziny Mediamarkt. Teraz, kupując laptopa Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz systemem Windows 10, zapłacisz jedynie 1149 zł, oszczędzając 150 zł. Mediamarkt.pl. Nikogo już nie dziwi, że ceny w Rossmanie spadają. Tak jak cena odplamiacza do tkanin Vanish Gold Pink, która spadła o całe 6 zł. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Przyjaciel mój przyjechał golfem, mówi, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz jeździć nim. Pewnie nie zamieniłbym tych barów i za żaden skarb. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Karol, Karol. Tak? Pani Halina Bielińska, ona o gęsinie wie wszystko. Dorotka, nic nie wie wszystkiego. Zobaczysz. Proszę. W połowie pytania zna odpowiedź. Już. Jasne, patrzę. Pani Halinko, przepraszam, mam pytanie. Czy gęsina rzeczywiście... Tak. Cała Polska je gęsinę. Pod jutra w Lidlu piersi z gęsi marki Rzeźnik 21,90 za kilogram. I nogi z gęsi marki Rzeźnik też 21,90 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie i jakie to ma znaczenie dla Polaków. Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełomiec. Autopromocja. Jest 9:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Do wieczora trwa policyjna akcja Znicz. Funkcjonariusze proszą kierowców o rozwagę. Na początku przyszłego roku mają się rozpocząć prace komisji weryfikacyjnej dotyczącej reprywatyzacji w Warszawie, zapowiada wiceminister sprawiedliwości. Noclegownie się zapełniają. Jaka sytuacja jest na Podkarpaciu? Sprawdzimy za chwilę. Małgorzata Kaczmarczyk, zapraszam na informację dnia. Policja apeluje o rozwagę na drogach podczas dzisiejszych powrotów. Do wieczora trwa akcja Znicz. Od piątku w kraju doszło do 428 wypadków. 39 osób zginęło. W porównaniu z ubiegłym rokiem w te święta było mniej wypadków i mniej ofiar.
Policjanci podkreślają, że zeszłoroczny świąteczny weekend był o jeden dzień krótszy od tegorocznego, a mimo to w tym roku było bezpieczniej. W tym roku w co 11 wypadku mówimy o ofierze śmiertelnej. W zeszłym roku było to w co 8 wypadku. Mówi podkomisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. W czasie mijającego weekendu zatrzymano także mniej niż w zeszłym roku pijanych kierowców. W zeszłym roku w ciągu 4 dni zatrzymaliśmy 1337 nietrzeźwych kierujących, a w tym roku w ciągu 5 dni, a zatem jeden dzień więcej, zatrzymaliśmy 1197 nietrzeźwych kierujących. Będzie rządowy. Patryk Jaki dodał, że sprawa, którą zajmuje się komisja, jest podobna do wielu innych w całym kraju. W każdym powiecie, niemalże w każdym województwie w Polsce była jakaś prywatyzacja, reprywatyzacja, gdzie zniknął jakiś wielki zakład, który kiedyś świetnie się trzymał, jakiś cwaniak się na tym dorobił, tysiące rodzin straciło źródło dochodu, po drodze klepnął to jakiś sąd, nie zauważył tego jakiś prokurator, jakiś cwaniak się dorobił i na koniec co się mówi? Nie da się nic zrobić. I teraz chcemy pokazać, że będzie inaczej, że nie będzie tak jak zawsze, że tym razem polskie państwo da radę. Po to jest ta komisja weryfikacyjna. W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro tłumaczył, że projekt ustawy będzie zakładał powołanie nowego organu administracji publicznej, który będzie miał uprawnienia podobne do sejmowych komisji śledczych, plus uprawnienia władcze. Jego decyzje podejmowane będą na drodze uchwał w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego. Wraz ze spadkiem temperatury zapełniają się schroniska i noclegownie dla bezdomnych. Na Podkarpaciu działają 24 placówki noclegowe. Jedna z największych to prowadzone przez Rzeszowskie Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta schronisko dla mężczyzn. Dyrektor placówki Marek Twaruk mówi, że w tym sezonie może być ciaśniej niż zwykle. W tym momencie mamy na schronisku około 90 osób, czyli to już jest jakby ponad stan ten, który faktycznie na schronisku powinien być. Jeszcze teraz dodatkowo mamy taki problem, bo zaczynamy termomodernizację właśnie w schronisku i będzie to trochę dla nas utrudnione. Wiadomo, wymaga to czy wymiany okien, czy elektryki, oświetlenia i tak dalej. W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna całodobowa infolinia. To numer 987. Można tam uzyskać informacje o placówkach przygotowanych na przyjęcie bezdomnych. Wyniki inwentaryzacji dzików mają być przedstawione 10 listopada, zapowiada Ministerstwo Środowiska. Liczenie zwierząt prowadzą Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki. Ma to związek m.in. z doniesieniami o przypadkach afrykańskiego pomoru świń, choroby, która nie jest groźna dla ludzi, ale przynosi duże straty gospodarcze. Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny mówi, że inwentaryzacja to przedsięwzięcie na dużą skalę. Pracuje przy niej ponad 35 tysięcy ludzi i pokaże nam, jak sytuacja z populacją dzika wygląda na chwilę obecną. Ci ludzie, prowadząc te obserwacje, w terenie również wyszukują padłe dziki, martwe dziki, jak i biologiczne części tych dzików, ponieważ tam właśnie ten wirus utrzymuje się bardzo długo i może być wtórnym źródłem zarażenia, przeniesienia się tego wirusa na następne dziki. Od początku występowania ASF w Polsce, czyli od 2014 roku, stwierdzono 119 przypadków wirusa u dzików i 23 ogniska choroby u świń. W Pekinie otwarto największą w Azji podziemną oczyszczalnię ścieków. Dzięki niej w stolicy Chin 90% zanieczyszczonej wody będzie poddawane uzdatnieniu. Władze metropolii mają jednak jeszcze bardziej ambitne plany. Jakie? O tym nasz korespondent. Jak informują chińskie media, na terenie pekińskiej metropolii w ciągu ostatnich 3 lat oddano do użytku bądź zmodernizowano 60 oczyszczalni ścieków. W najbliższych latach ma zostać zbudowanych prawie 30 kolejnych. Oddana do użytku podziemna oczyszczalnia ma 3 kondygnacje i jest w stanie oczyścić dziennie 600 tysięcy metrów sześciennych wody. Po oczyszczeniu woda z nowo wybudowanego zakładu trafi do zbiorników wodnych w pobliżu Pekinu. Ma być także wykorzystywana do nawadniania parków miejskich. Oczyszczalnia została zbudowana w południowej części Pekinu, pod terenem, na którym znajdują się mokradła i park. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Na północy i w centrum kraju po południu także przelotne opady krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem oraz możliwe burze. Najwięcej opadów na wschodnim wybrzeżu. Wieczorem na Podhalu opady deszczu będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4-5 stopni na krańcach północno-wschodnich do 9 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na wybrzeżu silny, okresami bardzo silny, w porywach do 85 km na godzinę. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Mamo, skąd oni się tutaj wzięli? Zaprosiłam!
Zajami, to wszyscy twoi zajami z Facebooka! Synu, wszystko będzie dobrze, bardzo dobrze! Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz na 18 urodziny w Mediamarkt za smartfon Huawei Y5 drugiej generacji z 5-calowym ekranem i aparatem 8 megapikseli zapłacisz jedynie 449 zł, oszczędzając 100 zł. Mediamarkt.pl. Wiesz, za co go cenię? Mogę na nim polegać. Sporo jeździliśmy też w trasy i teraz z każdym kilometrem mam coraz większą pewność dobrego wyboru. Widzę, że ci zaimponował. Zaimponował, jestem nim zachwycony. Stary, nie przesadzaj. Nie znam gościa, ale... Mówię o moim Volkswagenie. Z każdym kilometrem docenisz go bardziej. A teraz dodatkowe wyposażenie i ochrona pogwarancyjna w cenie. Sprawdź szczegóły na Volkswagen.pl i zyskaj nawet do 21 tysięcy złotych. Volkswagen. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Nieważne jak się zaczął, dla ciebie to może być najlepszy koniec roku ever. Warto było czekać na ofertę samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2016. Tylko teraz w ofercie leasing 1%, jedynie 5% wpłaty własnej i rok ubezpieczenia w cenie samochodu. Jakie to uczucie w końcu kupić sobie nowego Mercedesa? Najlepsze ever! Pospiesz się, liczba samochodów jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Także trochę samochodu powinno być. Trochę samochodu powinno być, bo wiecie państwo, radio bez reklamy to też nie istnieje. Także czy to radio Tok FM, czy to radio Polskie 24, to ja widzę, że oni tutaj się reklamują. Ale najbardziej zaskoczyło mnie to, co ten Mareczek z Pragi Południe, Zigańskiej, mówi, że ten okres ochronny się skończy. Ja mówię, no jak to? Linia Mysia, że o kościele gadają, o papieżu w kółko. A co, że nie będzie okresu ochronnego? A FK przyszła i powiedziała, że to nieprawda, co Mareczek powiedział. Znamy dzisiejszą decyzję amerykańskiej rezerwy federalnej w sprawie stóp procentowych. Czy Fed nas... Także proszę państwa, ekonomia coraz ciszej. A my tu mówimy o tym przechodzeniu, o tym kłamaniu, że ten Wiesław Przybyłowicz zniknął nam na dwa dni, a on całe te dwa dni chlał wódkę. Nie wiadomo z kim, bo to okazja jest, to każdy chla. I to są te dziady mickiewiczowskie. Im więcej chla, to tym większy dziad mickiewiczowski. I teraz tak, przyjechał głodny, powiedział, że jest głodny i czasem tak mówi, ale specjalnie i szczególnie wczoraj to powiedział. Była u nas ta nasza ukochana Ewa Wielka, Ewa na płocie. Ona w sumie pochodzi z Gdańska, zmarł jej ojciec, o jej mąż zginął w wypadku i ona się tak włóczyła po tym całym lotnisku Chopina. Nasza Ewa wczoraj przyszła tak trzeci raz u nas, bo do Janka Witka nigdy nie przychodziła, bo ten Janek Witek brudny chodził też, tak jeździł czasem na lotnisko, to go policja wylegitymowała i mówi, co to za lotnisko. Tyle lat budują tę część nową i gdzie to jest? No trudno, Janek Witek odszedł. No ale żeby ta Lipska, jako ta Moherowa, chciała pojechać, nie była u niego. Wczoraj gdzieś była, ale nigdzie na grobach nie była, chociaż jako ta Moherowa to powinna być, bo ten kurczaczek to mówi, że ze Staśkiem to będzie na mszy na lotnisku, bo on tam pracuje o 20.30, że będzie na mszy na lotnisku. Ja mówię, no to i dobrze, że będzie na mszy na lotnisku. Natomiast tę Lipską nie ciągnie nic na mszę, bo ona tam 5 zł nie zarobi. Ba, musiałaby stracić na tacę dać. Także proszę państwa, po pijaku to wszystko, no i myśmy z tą Ewką
wielką z F-ką na płocie ryżyły tak ze śmiechu, rżały wręcz, rżały. Że jak ten Wiesław Przybyłowicz przyszedł, mówi, że jest głodny, że był w Olsztynie na grobach ojców, no to, to jak się jedzie pociągiem, to jest daleko, 3 godziny jazdy, no to przepraszam bardzo, to jeszcze nie wytrzeźwiał. I taki pijany jechał i gdzieś tu chlał cały czas, u kogoś był głodny, przyjechał, no bo to jak był cały czas u kogoś, nikt mu jeść nie dał, Przybyłowicz Wiesław głodny, no to czyja to wina? Rynki po prostu lubią stabilność. My teraz zresztą popijamy herbatkę, popijamy kawkę, proszę Państwa, zaraz zjemy jakieś tam śniadanko i będziemy opowiadać o oszukiwaniu, o kombinowaniu, o przechodzeniu, bo to gdzieś coś, że przechodzi. Czy długo trzeba się uczyć, żeby w takie bzdury wierzyć, proszę Państwa? No Platon wierzył w przechodzenie, przechodzenie. Niech Państwo się tej Biblii bliżej przyjrzą, bo po co Biblia ma leżeć w śmietniku? Czy w Biblii jest coś o przechodzeniu, cokolwiek o przechodzeniu? Czy to trzeba rzeczywiście długo się uczyć? Nawet na teologiach się uczył. Ja byłam też na Akademii Teologii Katolickiej i po prostu uznałam to za jedno wielkie głupstwo, że Matka Boska w złocie na szarym tle, że jak ona tam pięknie wygląda. No to u nas było na takim szaro-beżowym tle, proszę Państwa, a straczkowatym Matka Boska, która robi szpagaty, proszę bardzo, na butelce. On sam powiedział, że wód. Jakakolwiek podwyżka stóp Mickiewiczowski u nas w szkole na Konopczyńskiego 4, jak Mirosława Wrześniowska, nasza polonistka, była wicedyrektor, kurator szkoły, prowadziła lekcje, to bez butelki od wódki dziady Mickiewiczowskie recytacje nie mogły się odbyć. Popijamy herbatkę. Kondycja amerykańskiego rynku pracy też jest całkiem będzie niezłona. Zaraz kawka, herbatka, kawka, śniadanko. 2%. Tak, gdyby rezerwa federalna rzeczywiście... Ja rano nie jem, wcale praktycznie nie jem, no ale jak ten Wiesław Przybyłowicz, głodny przyszedł, italipska, Ewka wszystko słyszała, mówi tak, o żeby się podzielić, nie, żeby się podzielić. Między innymi z tego, jak czynniki niepewności... I ta Ewka na płocie dostarczyła nam tutaj co nieco z wielkiej wsi, no i ta Ewka mówi tak, coś ty... Niczym tutaj nie będziemy się dzielić. Niczym tutaj nie będziemy się dzielić. No i rzeczywiście, niczym tutaj się nie dzieliliśmy. Niczym tutaj się nie dzieliliśmy. Radio Koncita. Zaraz, proszę Państwa, my też śpiewaczki operowe, jak mamy występ. Tak, to dopiero wieczorem, rano my nie mamy głosu, możemy to poopowiadać, ale dopiero wieczorem mamy ten głos piękny, operowy. Amerykańską gospodarkę, ale tak naprawdę światową gospodarkę. Pijemy herbatkę, pijemy kawkę, proszę Państwa, kawa czy herbata, był taki program też 20 lat temu, 25 lat temu, ale Państwo zobaczą, jak to szybko przekłada się bezpośrednio na to, jak kształtują się, czy to przepływy kapitału globalnie, czy nawet globalne stopy procentowe, więc to jest oczywiście stwierdzenie po części prawdziwe. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, czyli czas oszustów, czas oszustów. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Myśmy to tu już omawiali. Teraz tę książkę będziemy omawiać, też temat po żydowsku, od końca. No tak, bo czy dusza ludzka jest nieśmiertelna? Większość religii naucza, że w człowieku istnieje pewien pierwiastek, dusza lub duch, który jest nieśmiertelny i dalej żyje po śmierci danej osoby. Czy to prawda? Prawda? Skąd się wywodzi nauka o nieśmiertelności duszy? Jak doszło do tego, że nauka ta zaczęła odgrywać kluczową rolę we większości współczesnych religii? Czym naprawdę jest dusza? Dlaczego umieramy? Co się dzieje z duszą w chwili śmierci? Czy jest ten proces
przechodzenia, bo proces ewolucji już odrzucają, ale niektórzy w to bardzo uwierzyli. Czy dużo to trzeba się uczyć, żeby naprawdę wierzyć w ewolucję? Jaka jest nadzieja dla umarłych oraz dla żywych? Czy twój pogląd na duszę rzeczywiście ma jakieś znaczenie? Także proszę państwa, tutaj już mówiłyśmy też, ale tak po żydowsku, o Twoich, o niezwykłych perspektywach, wielka rzesza ludzi ze wszystkich narodów. Apokalipsa to opisuje, prawda, od końca omawiamy tę broszurkę, czyli że po żydowsku spinamy cały nasz wykład na temat duszy nieśmiertelnej, gdzie mówiłyśmy, że duszą jest człowiek, że nie ma żadnego przechodzenia, że było oderwanie, odcięcie, jak to latorośl usycha, odłącza się od macierzy, ona usycha i po prostu ginie. W jakimś czasie, tak jak 930 lat żył Adam, 969 lat żył Matuzalem, ale to życie było już takie jałowe, bo ta dusza była słaba, prawda? Ta dusza żyła, żyła i umarła. No, Noe żył 650 lat. Żyła, żyła i umarła. Żyła, żyła, ale umarła. Jeszcze, jak możemy państwu to powiedzieć, jakiego wybiegu tutaj dokonać, żeby powiedzieć o nieuchronności śmierci, że dusza jest śmiertelna, że jak człowiek umiera, wszystko odchodzi. Tutaj jakaś kobieta też po angielsku mówiła, proszę państwa, doświadczenie swoje mówiła, jak to było, że ona była w piekle, co tam było. Nawet jednego jakiegoś anioła spotkała, oszusta, który się uśmiechał, który pięknie wyglądał, ale coś, że dziwnie syczał ten anioł, czyli ona to zauważyła, że to nie był prawdziwy anioł. No to więc taki to jest diabeł. No. Ostatni spadek Clinton w sondażach to skutek dalszego ciągu afery mailowej. Radio Conchita, że to KFM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę państwa, te same perspektywy, jakie roztoczyły się przed Adamem i Ewą dawno, dawno temu. Życie w pięknym ogrodzie. Przecież nawet jak jest jesień, ja mówię, że te żółte liście piękne są, żółte, takie złote liście. Jak to miło jest się popatrzeć, prawda? Lubię park, a to wywodzi się wszystko z raju. Liść, drzewo, owoc, to wszystko wywodzi się z raju. I człowiek na trzeźwo, bo my mamy takie te umysły nietrzeźwe, jak umysł Wisława Przybyłowicza, który przybył tutaj, proszę państwa, wczoraj, pijany i powiedział, że z Olsztyna, z grobów i Ewka tu siedziała, ryczała ze śmiechu. Jakie głupoty gada ten Wisław Przybyłowicz. I ja mówię, czy to rzeczywiście tak długo trzeba się uczyć, żeby gadać takie głupoty? To więc my te głupoty parodiujemy, parafrazujemy, opowiadamy. Proszę państwa, że przyjechał z Olsztyna, przecież on tu gdzieś był u jakiejś bary. Ja mówię, słuchaj, albo skoczył do Wisły, albo umarł na zawał serca. Przecież Janek Witek też umarł nagle na zawał serca. Ktoś go zabił, ktoś go pobił, bo to jest słabe takie. Idzie jak ćma, no i ktoś tylko go palcem dźgnie, to on umrze. Że gdzieś go na Kolską wywieźli za pijaństwo, że gdzieś go aresztowali. Kiedy wygramy 8 listopada, za niezapłacone jakieś tam rachunki. Zlikwidować Obamacare i zastąpić ją nowymi przepisami. Poproszę kongres gdy nadaje, o zwołanie specjalnej sesji. To KFM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Niezwykłe perspektywy. Miliony zmarłych, którzy dostąpią zmartwychwstania, ale nie znajdą się na pustej ziemi. Tak jak mówię, te złote liście pochodzą od pięknego, pięknego raju, ogrodu. Nawet te umierające liście, jak to długo potrafi żyć, jeszcze funkcjonować. No, no, człowiek niestety po śmierci już jest bardzo, bardzo brzydki. I nawet tutaj, jak Litka Lipska mówi, że po roku tylko kości pozostają.
Dzieje apostolskie 24:15, że nie znajdą się na pustej ziemi, że będą witani, umarli będą witani przy zmartwychwstaniu, będą witani, będzie gościnność, bo dzisiaj tej gościnności nie ma, jest oszustwo, jest kłamstwo, to przy stole, ten pierwszy do torebki, do torby, do wora i w nogi. I więc ci Polacy to wciąż tak robią, że narzegrzą, nakradną i potem ich nie ma. No to, bo tutaj Janek Witek mówił tak o Żydach, że tam, gdzie Żydzi się nie pojawią. Ja mówię, słuchaj, zarażeni są wszyscy, że tak, nie ma gościnności. Jak jest wernisaż, to gdzieś ktoś kręci się przy stole. Ten stół zostanie obrobiony, pusty. Serwera prywatnego Clinton nadal trwa, pusty stół. I że znaleziono nowe wątki. I dupami tak ten stół ogrodzą, tak, jak to się mówi, obgrodzą, bo to Johanna w Płocie, nie ma dostępu. I dziam, taki facet, ewangelik, nie ma go, nie ma go. Ewangelik z Zośką Macią też przychodził, nie ma go tego ewangelika. No i ta Zośka mówi, słuchaj, bardzo uczciwy człowiek. Ja mówię, on jest taki uczciwy człowiek, jak i ty. Obstąpią stół, zeżrą wszystko i chodzą w nogi, bo ten Janek Witek to mówił o Żydach, że jak Żydzi gdzie się nie pojawią, to wszystko doprowadzą do ruiny i potem, że ich wcale nie ma. Ja mówię, a Moherowi to co robią? Też obstąpią stół, zeżrą, a go obeżrą, ogołocą i co kto, ile to 5 minut może potrwać, nie dłużej. Co kto dochodzi do stołu, kolejny, następny, to na tym stole, proszę państwa, na tym stole już nic nie ma, już nic nie ma. Wokół tych wyborów, a oni z tym mieli problem od początku, czyli FBI wkroczyła. Pijemy kawkę, to były komentarze, że ta dziewczyna anglojęzyczna, przejścia w piekle, że to opowieści są bzdurne i nadają się do psychiatry. To, co państwo tutaj w tych sąsiednich audycjach słyszycie, bo ja to czytałem wieczorem, w nocy i to z małego takiego telefonika, smartfonika. Ożyją pięknie w przeobrażonym otoczeniu i będą mieć do dyspozycji mieszkania, odzież, obfitość żywności, czyli wszystko to, czego dzisiaj nie ma. No, Przybyłowicz z pochlanicy wielkiej, z pijaństwa, no bo dziady mickiewiczowskie im więcej chlają, tym to większe są dziady. Przyjechał i się pyta, strasznie głodny jest, sugerując, że wydać mu żyć. I ta FK, ona przywiozła takie chińskie jedzenie, FK Wiocha na Płocie, ponieważ ja kiedyś ją gościłam na lotnisku Okęcie Chopina w Warszawie i robiła mi kawę, dawała mi kawę i tylko co tylko chciała. No i ona teraz mi się odwdzięcza, no i jako ta Wiocha na Płocie, ona pochodzi z Gdańska, tragicznie zginął jej mąż i nie miała gdzie mieszkać, no to mieszkała gdzie tylko było możliwe, ale że tutaj w Polsce były problemy z mieszkaniem. Teraz jak ta linia Mysia doszła do władzy, chociaż ci sami Moherowi, ci sami katolicy widzę, że tak pół na pół to nie lubią tej linii Mysiej. I ten Mareczek od wczoraj gdacze, kracze i mówi, że słuchaj, nie będzie żadnego okresu ochronnego. A ja mówię, zobacz, przygarnęłam kurczaczka, no to pogoniłam tego kurczaczka do tego Zelenskiego, bo wrócił, niech tam trochę pomieszka. Tam i Stasiek taki też ma żonę gdzieś. Była pierwsza się pokłócił z nią, to znaczy nie, może matkę, a żonę to może żony nie mieć. Proszę państwa, pracuje na lotnisku, no i niech chociaż opłaci kurczaczkowi te rachunki, bo ten kurczaczek sobie nabrał w tym T-Mobile'u, niech opłaci. W życiu politycznym nie uczestniczył i to szczerze powiedziawszy, dopiero niedawno dowiedzieliśmy, że był, że jest republikaninem, proszę, bo popierał. Kto to wszystko przygotuje? To życie wieczne, te mieszkania, szczęście, zdrowie, no i jedzenie. Kto to wszystko przygotuje?
No bo ta Lipska jak przychodzi tu codziennie, ona nie ma nic do zjedzenia. Naprawdę nie ma ani grosza. Tam co te 100 złotych odda na przetrwanie, za mieszkanie. No to. Najwyraźniej, zanim rozpocznie się Niemcy w Wielkiej w Nowym Świecie już będzie ktoś żył. Ale to, spełniające się proroctwa biblijne dowodzą, że żyjemy w dniach ostatnich tego systemu rzeczy. To już mówiliśmy, że w drugim do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset pierwszy, czytamy, a to wiedz, że w dniach ostatnich nastaną czasy takie, To są wybory dotyczące tych dwóch charakterów. Ingeruje w sprawy ludzi i usunie z ziemi zło. Psalm 37, wersety 10 i 11. Przysłów 2, 21, 22. Co wówczas stanie się z jego wiernymi sługami? To jest sytuacja my tak od końca, po żydowsku tym razem, no ale nie chcemy ani jednej literki, proszę Państwa, oprócz Jehowa nie zgładzi prawych razem z niegodziwcami, bo teraz jak straszą tą trzecią wojną światową i adwentyści też zdaje się wierzą, że ziemia będzie spalona, że gdzieś nawet wyczytali, no ale Biblia mówi w Psalm 145, czytaj, werset 20, że Bóg niegodziwych, jeżeli zniszczy, to nie zniszczy ich razem z dobrymi ludźmi, że Bóg nie robi mieszanki takiej, jak to jest mieszanka w Warszawie, groch z kapustą, mydło i powidło. Tutaj w Warszawie nie ma ulicy grochowej, tak jak to w Ameryce Białej, tylko tu w Warszawie jest ulica grochowska. Tu w Warszawie jest ulica Jana Pawła II, tam gdzie u prawosławnych w Anglo-Ameryce Białystok już nie ma, bo tam w Anglo-Ameryce Białystok są cerkwie, są baciuszki, jest dużo ludzi prawosławnych, a tutaj tego nie ma. No ale trzeba podrobić troszeczkę baciuszki prawosławnych biskupa Jakuba. Nie ma, nie da się. Nie jest to możliwe. Warszawa jest boherowa i tutaj przejścia są. Tutaj są przejazdy. Wiesław Przybyłowicz prawdopodobnie przejechał, proszę Państwa, z Olsztyna, z grobów ojców swoich. Wczoraj tak, jeszcze, bo to przed 12 wrócił. Tutaj do Warszawy takie są przemieszczania się, duszy przechodzenia, ewolucji się zmieniania. I w to wszystko wierzą cygano, że do dziadogady. Proszę Państwa, czy my, chrześcijanie, mamy wierzyć w duszę nieśmiertelną, czy w ewolucję, te przejścia mamy wierzyć, czy nie? Mamy nie wierzyć, bo to wszystko jest kłamstwem. Zaraz do tego dojdziemy. Myśmy to już tutaj omawiali, proszę Państwa, tę taką broszurę. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Myśmy to wszystko już omawiali. I był taki temat, proszę Państwa, czy istnieje życie po śmierci, proszę Państwa. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:7, tam czytamy, że człowiek był duszą, że ta dusza jest głodna, jest śmiertelna, chce jeść mięso. Narodziny nauki o nieśmiertelności duszy. Że to skąd przyszło w istnienie duszy żyjącej po śmierci. Grecy wierzyli jeszcze przed Sokratesem i Platonem. Znany grecki matematyk z VI wieku przed naszą erą Pitagoras twierdził, że dusza jest nieśmiertelna i wędruje przez różne wcielenia. Jeszcze wcześniej Tales z Miletu uważany za pierwszego. O Platonie mówiłyśmy. Tu różne rzeczy, proszę Państwa. Tak Egipcjanie wyobrażali sobie duszę za światach też, żeby gdzieś przejść, to trzeba było na to bardzo zasłużyć. Sokrates dowodził, że dusza ludzka jest. Kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy sprawdza prędkość, z jaką jadą jak się kierowcy, ta koncepcja pojawiła w religiach aut i sposób wschodu, proszę Państwa. Na drogach zaledwie dojazdowych do miast i hinduizm opiera się na wierze w reinkarnację, czyli tak zwane wcielanie się, przeistaczanie. Wpływ buddyzmu dało się odczuć w całej wschodniej Azji. Wczoraj jeszcze dałam książkę na temat, proszę Państwa, na temat
nie wszystkich piękności chińskiej. Taką książkę też tu pokazywałam. Dostałam ją na wernisażu, ale jej oddałam, jako że to jest dobry człowiek, nasza kochana Epka Wielka, wiocha na płocie. Konfucjusz popierał kult przodków. Także widzicie Państwo, co mają w spadku ci wszyscy, którzy wierzą, no mają w spadku pogańskie tradycje, którymi Jahwe się brzydzi, którymi wierzyli, to znaczy brzydzili się pierwsi chrześcijanie, a w niej nie wierzyli właśnie. Nie wierzyli. Religia jest między innymi próbą pogodzenia wiernych z myślą, że pewnego dnia będą musieli umrzeć. Stara się to uczynić, obiecując im lepsze życie po śmierci. Albo ponowne narodzenie, albo jedno i drugie. Oni by chcieli mieć mydło i powidło. Wszystko Suzamen nad Lanz. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Ale prawda jest jedna. Ta prawda gdzieś jest. Poznaj prawdę. Jak ta koncepcja pojawiła się w hinduizmie, w judaizmie, w chrześcijaństwie, islamie? Bo w tych religiach kiedyś było inaczej. Skąd się to tam też wzięło? Jak się to pojawiło u Żydów, tych dzieci Abrahama, bo oni najpierw wierzyli, jak Abraham w Jahwe, w Jehowę, bardzo ściśle, chrystianizm też, bardzo wierzą w Jahwe, ściśle, bardzo, potem to się zmieniło, jak to się stało, jak do tego doszło, że to wszystko się zmieniło, przechodzenie, ewolucje i zmiany. Jest bardzo ciekawy temat. Musimy te sekundy, miliardowe części sekundy uchwycić w locie, proszę Państwa. Podwoje Aleksandra Wielkiego doprowadziły do zamieszania kultury greckiej z żydowską. To wszystko omawialiśmy, o tym wszystkim czytaliśmy. Orygenes z góry i Augustyn usiłowali połączyć chrystianizm z filozofią platońską. To było przemieszanie, przechodzenie chrześcijaństwa, które i tak już było odstępcze, bo to trwało przez całe 2000 lat. Nawet w końcu kult Matki Boskiej, 531 rok, Teotokos, określenie się pojawiło, prawie już VI wiek. Ale choinka, no ma nie więcej jak 200 lat, przyszła do nas choinka. I takie dziecko bez choinki to żyć nie może. Po co jemu Biblia, temu dziecku, po co Pan Bóg, choinka jest ważniejsza. Awicenna z góry głosił, że dusza jest indywidualna, jest nieśmiertelna. Proszę Państwa, różni, ciekawi ludzie. Myśmy to wszystko omawiali. Gdzie szukać odpowiedzi? Bóg Jahwe nie pozostawił ludzi w niewiedzy, w nieświadomości. Pozostawił kodeks. No to właśnie Biblia. No i ten kodeks jest w Warszawie, w śmietniku. Ja to mówiłam wielokrotnie, bo widziałam, jak wyrzucali po kolei ludzie, ci, którzy przechodzą, biorą i do śmietnika wyrzucają. Bo po co im jakiś taki mały ogryzek? Po co im jakaś taka mała Biblia? Po co to jest część, proszę, Nowy Testament, proszę Państwa. I Bóg do śmietnika, proszę Państwa. Wszystko do śmietnika w Warszawie. To jest coś ohydnego, coś okropnego. To więc ja pozbierałam tam strawy z bruku, z ziemi, z krzaków, z drzew. Nawet z ulicy zbierałam te Nowe Testamenty. No chciałam to dalej puścić. Puszczaj chleb po wodzie. Najstarsza księga świata. Tutaj już zaczęłyśmy mówić na tematy Biblii, proszę Państwa. Czym jest Biblia? Biblia przedstawia dzieje starożytnego świata dokładniej niż kiedykolwiek inna książka, bo jest tam też archeologia, jest tam też historyczny opis. Historia utrwalona na jej kartkach sięga początków rodziny ludzkiej i wyjaśnia, jak się pojawiliśmy na Ziemi. Ukazuje nawet czasem poprzedzające stworzenie ludzkie. Taka księga naprawdę może nam pomóc zrozumieć, jak powstał człowiek i czym jest dusza. Ponadto Biblia zawiera proroctwa, które zawsze dokładnie się spełniają. To Jahwe jako kodeks zostaje nie tyle tylko praw, ale zwyczajów, ludzi, historii, że są opisane historie ludzi, Boże historie.
bogowie, ludzi bożych. No, jesteśmy dziećmi Abrahama. Oni byli dziećmi Abrahama, ale przestali nimi być. My też musimy uważać, że do końca. Biblia mówi, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tutaj nie ma jakiejś takiej cudowności, że my coś mieliśmy od Boga otrzymane na wieki wieków. Amen, jak to Żydzi. Kiedyś myśleli, że pomimo, iż będą Baalowi, Molochowi, bóstwom pogańskim cześć oddawać, to nic, bo skoro Jahwe kiedyś zawarł z nimi przymierze, to wszystko im wolno. Niestety rozpadło się w roku 70 naszej ery, gdy wojska rzymskie po rocznym okrążaniu Jeruzalem zburzyli wszystko, zniszczyli, wymordowali i resztkę uprowadzili do niewoli. Nic nie pomogło. Świątynia Salomona nie pomogła ze złota. Świątynia, która była spalona, zniszczona całkowicie. O tym też przekonała się ta druga część, proszę Państwa, sfery rzekomo wierzącej, bo to tak, ci Żydzi byli zwłaszcza dzisiaj odstępczy i ci z nominalnego chrześcijaństwa, to też nie jest chrystianizm, są odstępczy. I widzieli, proszę Państwa, jak to Hitler palił kościoły i niczego nie oszczędził. Nawet jest, proszę Państwa, na kościele z boku czerwonym, kościele katedra świętego Jana na Starówce, jak czołg wjechał prosto, prawda, z wybuchem do świątyni. Nie było świętości żadnych dla Hitlera, który wcale uważał też, że nie jest głupi, bo świętości są tylko pozorne, świętości to są tylko tych grobów pobielanych i on to wszystko burzył. No i ta Polska, nawet mówią, że była atakowana i ze wschodu, i z zachodu, jako ten Kopciuszek. I Świadkowie Jehowy też, że się pojawili w roku 1905. Świadkowie Jehowy się pojawili i zaczęli nawracać Świadkowie Jehowy. Ponadto Biblia zawiera proroctwa, które zawsze dokładnie się spełniają. Ale dusza według Biblii, czym jest, proszę Państwa? Czy jest to takie przechodzenie? Dlaczego w ogóle umieramy, proszę Państwa? Dlaczego? To są te pytania. Jeżeli na nie nie odpowiemy, no to nic z tego, co się dzieje z duszą w chwili śmierci, wspomnienia z poprzedniego życia na błękitnym tle, proszę Państwa. Niezawodna nadzieja. No i te takie końcówki. My chcemy, proszę Państwa, od tych końcówek dzisiaj rozpocząć. Niezawodna nadzieja, proszę Państwa, wskrzeszeni, że ci, którzy będą wskrzeszani, będą witani, będzie duża gościnność, będzie co jeść, nie będzie biedy, będzie gdzie mieszkać, gdy otrze z ich oczu wszelką łzę, śmierci już nie będzie, wapli ani slios, że wapście nie wójcie. Myśmy tak tę Halinę nauczały, która pracowała w ambasadzie, proszę Państwa, rosyjskiej, tam na Belwederskiej, i bała się, że ktoś się dowie, że ona ze świadkami studiuje. To jeszcze, proszę Państwa, jak żył Breżniew. Ale my, jak będziemy omawiać tę broszurkę i cały ten temat od końca, czyli po żydowsku, przypomnijmy sobie tylko, co się dzieje z duszą w chwili śmierci. Czy to warto wierzyć, proszę Państwa, w bzdury? Czy to warto studiować teologię, żeby wierzyć w przeistaczanie się, w przechodzenie? Tutaj było oderwanie, odchodzenie powolne to było ciała. Ciało ludzkie ma zmarszczki, ale dlaczego ciało tak odchodzi od piękności swej? No dlatego, że odeszło od Boga kiedyś. To stało się raz, była kara, na przykład w roku 70 naszej ery, była kara i się zawaliło, raz. Chwila. No cały rok Rzymianie okrążali, proszę Państwa, Jeruzalem. Ale potem jak zburzyli, to było to w roku 70. To było w jednym momencie. To był jeden wielki dramat. To była jedna wielka rzeź, że sami Żydzi to mordowali siebie, że 10 Żyd 9 wymordował,
kozi róg. Wszyscy musieli dać się wepchnąć i on, jako ten ostatni, dał się zapędzić, wejść, zmieścić, starać się w kozi róg i zabić. Kozi róg i zabić. No, i tak się dzieje. Ale tam po śmierci się już nic nie dzieje. Co się dzieje z duszą w chwili śmierci? Ta sama encyklopedia, proszę Państwa, przyznaje, jednak szef Biblii nie ma żadnej wyraźnej wzmianki o pośmiertnym bytowaniu duszy. Pośmiertnym bytowaniu duszy. To my korzystamy z Encyclopedia Britannica, Catholic Encyclopedia. Wielokrotnie miałam też słowniki w ręku. Abramowiczówny, 4 tomy, greckie. Proszę Państwa, bo my przy czytaniu Biblii studiujemy grekę, studiujemy, proszę Państwa, hebrajski, studiujemy Biblię cały czas, całe życie studiujemy Biblię, bo to nie ma tak, że się czegoś ktoś raz na zawsze nauczy. Raz na zawsze to oni zburzyli, proszę Państwa, Jeruzalem. Raz na zawsze przestał istnieć system żydowski, tej wiary Abrahama, ściśle prawdziwej. Czyli zmarli nie są świadomi niczego. Stan umarłych jasno przedstawiono w księdze Koheleta, 9 rozdział, wersety 5 i 10. Stan umarłych jasno przedstawiono w księdze Kaznodziei, 9 rozdział, werset 5 i 10. Światło zgasło, człowiek umarł. Nie ma. Proszę Państwa. Gdzie czytamy? Umarli niczego nie wiedzą. Nie ma dążenia, ani planu, ani wiedzy lub zrozumienia w grobie. Moffat. To jest przekład Moffata. Biblia. Śmierć oznacza więc niebyt. Psalmista napisał, że gdy człowiek umiera, wraca do swej ziemi. W tymże dniu giną jego myśli. Psalm 146, werset 4. Czyli, że jeszcze raz, proszę Państwa, zauważmy, że Biblia mówi bardzo wyraźnie, że umarli nic nie wiedzą, proszę Państwa. Umarli o niczym nie wiedzą, proszę Państwa. Gdzie są umarli? Gdzie są umarli? Mija parę dni i Trump znów odzyskuje. Nie ma. Tu jest przekład Moffata, Księga Kaznodziei, 9 rozdział, wersety 5 i 10, gdzie czytamy. Umarli niczego nie wiedzą. Nie ma dążenia, ani planu, ani wiedzy lub rozumienia w grobie. Jeszcze raz. Umarli niczego nie wiedzą. Nie ma dążenia, ani planu, ani wiedzy lub zrozumienia w grobie. A zatem umarli są pozbawieni zarówno świadomości, jak i możliwości działania. Kiedy Bóg wydawał wyrok na Adama, rzekł: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Księga Rodzaju, 3 rozdział, werset, proszę Państwa, 19. Zanim Adam został utworzony z prochu ziemi, obdarzony życiem, nie istniał. Po śmierci powrócił do tego samego stanu niebytu. Karą była śmierć, nie przejście, nie przeistoczenie, nie ewolucja, bo tam już nie miało co ewoluować. Śmierć, a nie przeniesienie do innego świata. Dusza umiera. Państwo zobaczą, dusza umiera. Co się stało z duszą Adama, gdy umarł? Jak pamiętamy w Biblii, słowo dusza często oznacza po prostu osobę. Kiedy więc mówimy, że Adam umarł, oznacza to tyle, iż umarła dusza imieniem Adam. Dla kogoś, kto wierzy w nieśmiertelność duszy, może to brzmieć dziwnie. Jednakże w Biblii nie jest to dziwne. Nic w Biblii nie jest dziwnego. Powiedziano, dusza, która grzeszy, ta umrze. Księga Ezechiela, 18 rozdział, werset 4, Księdze Kapłańskiej, 21:1. Wspomniano o zmarłej duszy w zwłokach. Biblia Tysiąclecia, 2 wydanie. A Nazirejczykom nie wolno było podchodzić do żadnej zmarłej duszy, czyli dusze były zmarłe. Podobnie nawiązano do duszy w księdze pierwszej królów,
19.4. Skrajnie wyczerpany Eliasz zaczął prosić, by jego dusza mogła umrzeć. Również Jonasz prosił, żeby jego dusza umarła. Mówił, lepiej mi umrzeć niż żyć. Jonasza 4.8. Jezus zaś użył zwrotu zabić duszę, który w przekładzie Dąbrowskiego księdza oddano słowami odebrać życie. Matactwo, szantaż jakiś, błąd. Marka 3.4. Śmierć duszy oznacza więc śmierć danej osoby. Czyli osoba umiera, osoba, która jest duszą. No i ta Rosjanka z Moskwy, która pracowała robotą telefonistką, ona nie miała problemu z jej duszą w słowniku rosyjskim. Ona rozumie, że dusza jest śmiertelna. Nie z racji komunistów ruskich, tylko po prostu, że nawet u nich w słowniku, że duszą jest człowiek z jej duszą, czyli całym sobą. Myślę, że wrzutki jakieś będą. FBI chyba zrobiło już co mogło, żeby pomóc Trumpowi. Bardzo możliwe, że wyciągną jeszcze jakieś nowe mecze.